Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Car Mechanic Simulator 2021. Witam was u pana Kazimierza. No nie w ogródku, a w warsztacie. Tak jest. No i wzięliśmy sobie na warsztat takie oto fabularne zleconko. Tutaj znaleziono na pustyni przez znanego nam Johnego. W sumie to nie wiem kto to przyczepił się, ale w końcu daje nam zlecenia, więc... Nie jest źle, nawet lusterka brakuje. A chyba nawet nie chciał na lusterka. No mniejsza z tym. W każdym bądź razie. Sporo tutaj. No i jeszcze, aha, no właśnie, jakiś kierowca tegoż to oto auta porzucił na pustyni. Także troszeczkę pordzewiało nam to mocno auto. Plus do tego zatarł silnik. No i tym silnikiem się dzisiaj zajmiemy. Jest tu sporo rzeczy, których jeszcze nie znaleźliśmy. Które to elementy mogą nam tu jakoś coś być popsute ogólnie, no te części, no proste, no proste i logiczne, no dobra, zabierajmy się do roboty, bo nas robota czeka, no tu widzę jakieś amortyzatorki, ale to też, dobra, spoko, spoko, lecimy, słuchajcie, przede wszystkim tak, odmontujemy sobie tutaj, bo już to widzę, teraz tak, tu głowica też sporo, nie wiem, czy ta pompa, też by się przydało to zobaczyć, więc odkręcimy to. Bo tu widzę, że... Czekajcie, bo... A, właśnie, bo mogłem to... No właśnie. Teraz sprawdzimy. To jest ok. A pompa nie ma, nie wiadomo. Dobra. 90... ile? A, jest. 25. No to tam doszła. Tam doszła ta pompa, widzicie? ABS-ów. Dobra. Spoko. No to trafili. Trafiony, zatopiony, słuchajcie. Tutaj widzę coś. Ogólnie ten stan nie jest taki zły, bym powiedział tutaj. No zobaczcie, przecież to nawet ładnie wygląda. Wszystko, no dobra, ale tak, filtr, to tam później, to nie teraz. Tutaj zdjęliśmy, dobra, no musimy zająć się, słuchajcie, od góry. Wszystko zdjąć, pokrywę. Dobra, weźmiemy to tak, żeby to było prościej, szybciej. Dobra, teraz tak. O kurde. Żeby to zdjąć, no tak, dobra, musimy to... Musimy te kurde wałki, żeby te wałki, to widzicie, pokrywki, te, trzeba. Wszystkie. No, z tym się będzie, kurde. Wałki są ok. No ale niestety. Czekajcie. Czy można zdjąć? Nie można, bo mi się wydaje, że to trzeba jeszcze. Kurde, dobra, bo tutaj widzę, że zebrałem się tak do tego jak jeszcze świece. Świece chyba wyszły ok. Tak mi się wydaje. No dobra, rozkręćmy to. O kurde, jeszcze tu trzeba będzie. Ojej, to trochę tej roboty będzie. Może byśmy ten silnik? Ale nie, no nie, nie, nie. No właśnie, ten silnik by trzeba było zdjąć i tam na tamtym naszym kupionym podnośniku i tym coś obraca, nie? Ten silnik, to wtedy, kiedy będziemy wiedzieć i mieć już wszystkie części, to wtedy można tam sobie montować, nie? Bo albo nowy jak składamy, albo bo tak to kurczę, nie wiadomo jakie elementy, tam się nie podkreśla, nie widać których element, które elementy trzeba wyjąć, tak jak tutaj widzimy, nie, na niebiesko, tam nie widzieliśmy wtedy, no właśnie, to jest problem. Dobra, weźmiemy, odmontujemy to, bo to też trzeba tak czy siak. No właśnie, kurde, tutaj nawet jest. Dobra, to musimy to wszystko wziąć, pozdejmować. Tak mi się wydaje, nie? A, to łańcuch możemy zdjąć. Teraz możemy... Kurczę, tutaj... Tak nie spojrzałem właśnie, od którego momentu żeśmy to... No, od tego. Będziemy musieli lecieć, czyli tutaj od filtru paliwa.
W zasadzie od tarczy sprzęgła. O, żeśmy skrzynki jeszcze nie otworzyli. Ale dobra, spoko, nie ucieknie nam. Nie ucieknie nam skrzyneczka. Dobra, teraz z tej strony trzeba będzie tu przejść. Ujej, 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 dobra. Przede wszystkim tak, koło pasowe. Czyli tak, pasek, czyli tutaj rolkę. Bo to musimy zdjąć. Żeby to, dobra, to też, czekajcie. Czekajcie, czekajcie, bo to trzeba zdjąć. No to trzeba to zdjąć, to trzeba to zdjąć. Kurde. Teraz to by trzeba było, koło pasowe. Dobra. Teraz możemy to. I teraz wałki będziemy mogli chyba zdjąć już. Czy jeszcze nie? No nie, no nie, bo tutaj jeszcze trzeba to. Aha, okej, okay, napinacz. On w jakimś stanie jest. Nie jest taki zły. Ale tam widzicie, tam. Zobaczcie, tutaj jest. Pan sobie zażyczył 89, nie? Procent. Naprawa częściami o stanie minimalnym 89. Naprawdę to wywalił w kosmos tą liczbę sobie. No ale no trudno, no będzie chciał. No to nie ma problemu, no przecież możemy dla niego tutaj nawet cały samochód naprawić, nie? Byle zapłacił, nie? No. Dobra, teraz możemy tutaj ten wałek odmontować, ale żeby ten... Czy możemy? Możemy, dobra. Teraz tak, to dobra, musimy teraz kolektor. O, o, coś do niego dochodzi. A, to, przepustnica. Okej, okay. No sporo tych elementów będzie. No jest sporo tych śrub. Dobra. Tutaj też tą rolkę też musimy. Turbo sprężarkę. Tutaj to się fajnie zdejmuje, nie? Nie jakiś tam, a tu, ale w tym, w takim warsztacie prawdziwym. Kurde. I tak, to trzeba podważać. Aj, daj ta spokój. Teraz tak, dobra. Świece jeszcze muszę. Świece były w idealnym stanie. One nie były chyba w jakimś takim... Z tego co pamiętam, spoko nawet, kurde, to ciekawe ile, właśnie, bo żeśmy nawet o nim nie przeczytali, a zawsze staram się czytać. Czekajcie, no właśnie, czekajcie, pokażcie mi go. Sixon Cebulion, nadwozie, rama, wnętrze, okej, okay, ale część 63. Mhm, 59 tysięcy tylko przejechane z 2003 roku, ojejku. No to widzicie, no zatarł silnik i gdzieś tam na pustyni zostawił. No. Już nim nie wrócił. 270 koni, no też nieźle, sporo. A jaka masa? Aha, 1400. O. Myślę, że coś tam by potrafiło to auto, nie? No, sprawdzimy. Da. Aha, okej, okay, tu jeszcze widzę listwy wtryskowe. No to je trzeba wymienić, bo one nawet chyba... Aha, tu nawet widać, że... No właśnie. A nie, no to właśnie. Listwy nam doszły, czy one były? Czekajcie. Listwy wtryskowe. Tak. Nie, ale tu kolektor dolotowy nam doszedł. Dobra, no to było. Okej, okay, to było, już wiedzieliśmy o tym. Dobra. Co, można tu już zdjąć tą głowicę? Można. Teraz, jaki to jest stan? Tu 10... kochany, trzeba od spodu to wszystko. Dobra, bo tak to ogólnie tutaj już nie widzę. Mi się wydaje, że jeszcze będzie coś z tym w środku tutaj, kurde. Wiecie co, ja mogę nawet wejść, wiecie, wejść tak do środka. Czekaj, jakoś to było, że można było tam, o, na przykład tak. O, i sprawdzić w jakim stanie jest. O, widzicie? A tutaj nie jest tak źle. Nie widzę tutaj jakichś błędów. Dobra, musimy go dać na górę. A co tu jeszcze tak? Zardzewiałe to. Znaczy wszystko tu zardzewiałe, ale. Nie widzę tutaj jakichś takich. 88. Dobra. Dawaj go w górę. Miska olejowa. Dobra, mamy. Jeszcze bym tutaj od razu filtr
Gdzie ja go tu widziałem? Tu jest. Filtr oleju. No i dobra, i teraz co tutaj widać? Oho, 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 tutaj widać parę rzeczy, no wał do wymiany chyba, chociaż... No, wał na pewno. Dobra, no to odkręcamy to wszystko. Kurde, no zejdzie się z tym, cholera. No ale mus to mus. I tak to tam połowy rzeczy jeszcze nie wiemy, co tam mu dolega. Dobra. Dobra, czy może tu, aha, okej, okay. Tu coś, no tak, trzyma jeszcze tu, kurde, skrzynia. O kurde, ale będzie odkręcania. Dostęp z komory silnika. Dobra, no to trzeba to kurde to... O matko jedyno. Kurde, tu cała idzie, zobaczcie, ale to jest zrobione, nie? Że idzie łącznik pół osi, idzie do skrzyni biegów, kurde, ale też wynalazek. Strasznie dziwna konstrukcja, znaczy moim zdaniem, no, dziwna, no w sensie, że do, żeby się dostać do tego, no to naprawdę trzeba tutaj... Kurde, co to? No... Czekajcie, dobra. Możemy teraz skrzynię biegów. Nie, bo... Aha, okej. Okay. Ajajajajaj, dostęp z komory silnika. Dawaj go w górę. A tutaj? Nie. Znaczy w dół. Sporo się nam zejdzie. Już drugi odcinek z tym autem. No ale co zrobić? Co zrobić? Nic nie zrobimy. Musimy z tym jakoś żyć. Tutaj, rozrusznik. Dobra. Dobra. No ogólnie tutaj chyba tak nie ma zrytego nic. Dobra, wał teraz możemy. A nie, bo? Bo co? Aha. Aha, okej, okay. Na dół! Dobra. Teraz możemy tłoczki. I te pierścienie po prostu będą w większości rzeczy do wymiany. Blok silnika też nie wygląda za ciekawie. Nie wiem, czy ten blok silnika nie jest cały. Dobra. Czekajcie, zobaczmy w ogóle. Tak, filtr, oj, filtr, akumulator, filtr oleju, głowica.
Podpory. Tłoki, to wszystko mamy. Dobra, no i teraz. A, jeszcze trzy części. O, kurde, no. Najgorzej. Najgorzej. Czekajcie, wiecie co, może. Może filtr paliwa. No właśnie, a, mamy jeszcze zbiornik paliwa, czekajcie. Dobra, ale to tak, zbiornik, pompa paliwa, zbiornik paliwa. Dobra, to mamy już. Dobra, zobaczmy. Zbiornik paliwa, dobra, doszedł. Czekajcie, czekajcie. Nie wiadomo. No co by tutaj jeszcze? No co, tu tuleje? No tutaj mamy. Aha, no nie wiadomo, widzicie, to jest w jakimś stanie, to jest ta pompa. Kurde, no nie mówcie, żebym cały musiał to odkręcać. Czy nie podoba mi się, wiecie co, jeszcze 80, 90, pompa paliwa. Znaczy pompa wody. One nie są w takim złym stanie. Tylko, że no 80% to nie, to jest taki dosyć dobry stan, więc. A to tu leje. Czekajcie, nie tu. Się nagle okaże, że to tu leje. Ale co one już się tam mogły z nimi dziać? Nic w zasadzie. Czekajcie, jeszcze sprawdzę tutaj. To jest wszystko ładnie. Się wydaje, że to wszystko ładnie. Tu chyba coś. Nie. Też wszystko ładnie. No nie widzę tutaj żadnych jakichś. No i co? Trzeba by się tam dostać, tak? Kurde, no. Może bezpieczniki coś jeszcze gdzieś. Akumulator to na bank. Sterownik. Tutaj widzę to łożysko. Ciekawe. Sprawdzimy. Bo tak to trzeba będzie się przyglądać. Bo jeżeli to wyjdzie na to, że to sprężyna tutaj, a czyli no tutaj w tym, to znaczy, że mogą być tu tuleje. Ale tulejki, kurczę, one tam. Dobra, rozłącz te części mnie. Bo tutaj widać, nie? No właśnie. 36. Widzicie górne łożysko. I teraz zobaczymy, czy jeżeli będzie górne łożysko. Tak, dobra. Czyli trzeba będzie też. Widzicie, to jest jeszcze jedna rzecz. No i to jest najgorsze, nie? Weź, znajdź teraz. O, dobra, mamy tutaj. Dobra, mamy. No, jesteśmy w domu chyba. Jesteśmy w domu. Dobra. Dobra, no to mamy wszystko już. Oj, musimy tutaj. No to mamy już wszystko. Tutaj się tym później zajmiemy. Napraw, no. No to mamy wszystko. Słuchajcie, mamy wszystko. Teraz pytanie, czy możemy coś naprawić z tych rzeczy?
No coś tam możemy. Tylko teraz tak. Najgorsze jest to, że widzicie, ja mam wymienione części jakieś to, nawet sporo, chociaż sporo, nie sporo, ale tak. Tutaj chyba nic. Miski olejowej, on chyba nie chciał miski olejowej. Miski olejowe, no właśnie, kurde, widzicie, to jest najgorsze jest to, że muszę tu iść. Miska olejowa chciałeś? JKL, nie, nie. Miski olejowej nie chciałeś. Miski olejowej nie chciałeś, ale tak, listwę wtryskową chciałeś na bank. Naprawmy je. Okej. Okej. Aha, jeszcze jedna naprawa, dobra. 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 Kolektor, dobra, to chyba nie, bo tam 85%, ale przepustnica V, przepustnica? Muszę sprawdzić. Przepustnica. Nie. Przepustnice nie. Wałek rozrządu to też nie. To, pompa bez. To bym naprawił. Okej. No i to by było tyle. Słuchajcie. To by było tyle. Dobra. Resztę musimy kupić. Polecimy sobie od skrzydła. Tak, to, to nie, to nie. Ale tak, filtr paliwa. A, jeszcze sprawdzę, słuchajcie. Listę zakupu. Dobra, nie ma, nie ma co. Dobra. Okej, tak, filtr paliwa. Aha, tego się nie da. Czekajcie, ale to są cewki. To nie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj jest wszystko okej. Tu też teraz kolektor dolotowy bierzemy. Tu jest ok, świece, listwy mamy wszystkie, cacy. Jest tak, głowica, filtr oleju, pokrywy. Kolejne. Dobra. Teraz tłok i pierścienie. To też, to też, to też. Akumulator nowy. Górny, 1, 2. No dobra, i to by było tyle. Dobra, to lecimy. Ja sobie tutaj wolę tak. Pod samochodem wolę nie stać, słuchajcie. Wolę tam. Dobra, to teraz tak. Poproszę tak, filtr paliwa. Okej. Kolektor dolotowy. Głowice. O kurde, 1400, zobaczcie, drogo. Filtr oleju. Pokrywa stopy 3. Podpora 2. Tłok 4. Dobra. Pierścienie tłokowe też 4. Wał korbowy raz. Pompa paliwa raz. Zbiornik paliwa 300. Ok. Akumulator. O, to nie tutaj, dobra. Górne łożysko 2. Dwie sztuki. Dobra. Dobra, to jeszcze akumulator nam został. Nowiutki, dobra. No dobra, teraz wyczyścimy listę. No i co? Mamy ten i montujemy, nie? Dobra. Nie tak. Czy
Tak, i teraz co tu możemy? Tak, filtr oleju możemy zamontować. A i owszem, wał oczywiście. Okej, okay, teraz tak, teraz tutaj by trzeba było to wszystko. Które do wymiany były? Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, ja wezmę od razu tutaj sobie tak. To wezmę, wyłączę. I wał. Dobra, i teraz tak, bo tutaj też były te. O, tutaj były. To trzeba setkę dać. No właśnie, tak patrzę właśnie, które. Tutaj setkę. Setkę. Nie, tu też chyba raczej nic już więcej, tu możemy normalnie sobie już. Tak jest. Dobra. Tu już więcej chyba nie ma nawet. A, bo trzeba najpierw założyć te tłoki. Dobra, co tu jeszcze możemy od spodu zamontować? Na pewno jest, możemy, ale ja tutaj nie znajdę teraz. Aha, no tutaj właśnie, no. Koło możemy zamontować, oczywiście, to co zamontujemy. No wszystko już, tarcze. Możemy 89 dać, pasuje. Dobra. Docisk sprzęgła, 88, dobra. Mam jakiś tam znaleźliśmy 89%. Nie wiem po co kupowaliśmy nawet, ale musimy wiedzieć, które elementy. O, widzicie, 62, ale nie wiem czy to łożysko dociskowe. Weźmy to. Ja zaraz sprawdzę, łożysko. Nie, nie chciał, dobra, no ale spoko. Teraz możemy to tutaj wyłączyć. Dobra, tutaj nic więcej nie chciał, dobra. Skrzynia biegów możemy założyć spod spodu. Tak, zakładajmy to, co możemy, żeby. No. Teraz tak. Dostęp z komory. Teraz tak. Łącznik tutaj. Możemy założyć już. Półoś, dobra, możemy to założyć. Koło to później. Bo jeszcze tam. Aha, jeszcze tak. Musimy tutaj te. A, właśnie. Amortyzatory. Amortyzatory, dobra. Połącz. No i setkę, tak, tu trzeba tak zrobić, bo i kolejne też setkę. Dobra, weź jeszcze raz połącz. Prostownik mamy! What? Czekajcie, no nie mówcie. Mamy prostownik, ja tego nie wiedziałem. Teraz tak patrzę, co to jest? No ładuj akumulator. Dawaj go. Da się go naładować? Wybierz. Ty, no jaja. Ty, to po co jak kurwa? Ale no dobra, no trudno, będzie naszego tamtego auta. Najwyżej. Ale jaja. Chyba, że się nie da naładować, nie? Do setki. Bo już wiadomo, nie? Nieraz. Ale to kurwa, no wiem. Dobra, zobaczymy. Kurde. Ale jaja. Ale jaja. Dobra, dawaj go na dół. Na razie. Amortyzatory później założymy. Teraz tak, musimy tutaj. Tak. Które to do wymiany? Cztery wszystkie były. No dobra, no to tak cztery. No to wszystkie cztery musimy. Tak jest. No zatrasz silnik w końcu, nie? Dobra, teraz tak, to możemy sobie wszystko powyłączać. To. Dobra. No i tutaj mamy wszystko. Nie dawaj go na górę. Czekaj, jak długo się musi. O, chyba już się naładował. Ale on się jeszcze naładuje. Sprawdzimy. No to niezłe jaja. Tu musimy czekajcie, tutaj trzeba będzie powiem tak. Tak, dwa, trzy. Trzy na bank są setki trzeba włożyć. Czy setki, no, tak powyżej. 80 tam 5 chyba, nie? No właśnie. Dobra.
właśnie, to jeszcze setka tu. Dobra, i teraz tu jeszcze. Dobra, teraz miskę olejową. Dobra. Co tu jeszcze możemy? Możemy w sumie ten amortyzator zamontować. Teraz tak, tutaj pół oś. Dobra. Koło też od razu. Dobra. Dobra, koło też. Mamy z głowy. Możemy. Tu mamy już miskę. Dobra, możemy na dół. Teraz odznaczmy sobie, co tam jeszcze już nam tutaj doszło na pokrywy. Dobra. Wentylator chłodnicy. Wentylator chłodnicy, my żeśmy tutaj. O, kochany. Budowa wentylatora. Dobra. Szczerze mówiąc, wentylator musimy. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie, 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 nie. O, wentylator chłodnicy. Jeszcze zamontuj, czekajcie. To tutaj musimy w tu. Dobra, kup część. Ale to już zamontujemy sobie później, żeby nam to nie przeszkadzało. Dobra, co tutaj możemy teraz jeszcze zamontować? Możemy tak, możemy przede wszystkim rozrusznik, żeby o nim nie zapomnieć. No sporo tutaj będzie do montażu, nie? Sporo, sporo, sporo. Filtr paliwa możemy założyć, a i owszem. Dobra. Nowy. Teraz ta głowica przede wszystkim. Nowa. Nowa głowica. Kolektor. Ustawmy sobie od razu w genialny sposób. Wymyślony przez pana Kazimierza. Dobra. Kolejną tutaj też. Aha, zobaczcie, jak się wszystko z tyłu za nami świeci. Świeci, nie? Dobra, tutaj możemy tak, filtr paliwa, głowice, to też możemy. Co tu jeszcze możemy wziąć? Pompa paliwa, dobra, tutaj jeszcze, to dobra, to na razie byłoby tyle, dobra. No to lecimy. O, tutaj te kurcze, nie, żeśmy nie zamontowali. Dobra, ale teraz weźmiemy listwę. Cyk. To są setki, więc wiecie, wszystko naprawione przez nas, własnoręcznie. Okej, okay, mamy to. Teraz tak, przepustnica. Kolejna. Śruby raczej, kolejne, nie kolejna przepustnica, to z drugiej strony tam. Turbo sprężara. Dałem mnie to. Dobra. No i co? Wałk, teraz wałki rozrządu. Jeden. Wałek drugi. Dobra, no i teraz tu montujemy to. Pokrywki, nie?
No. Teraz weźmiemy pokrywę. Dobra. Tu oczywiście możemy pompę ABS-ów. Pyk, moduł też od razu. Dobra, mamy. Weźmiemy sobie od razu tak. To mamy. Pompa. Pompa paliwa to tam później, dobra. Zbiornik paliwa. No to kurde, dużo już tam tu nie zostało. Co tu jeszcze? No właśnie ten... obudowa wentylatora. Dobra, to weźmiemy tak, tak. Nie wiem, czy dałoby się to naprawić, ale to już tam... Aha, akumulator. Aha, tu jeszcze musimy to z tej strony wszystko. No i z drugiej też. No właśnie, tu będzie sporo... do montowania. Dobra, koło pasowe, pasuje, pasek, dobra, teraz z tamtej strony, nie, już wszystko, tu jeszcze, no właśnie, tu jeszcze, tak jest, teraz drugie, a pasek już można założyć, raczej łańcuch, nie, no bo to pasek to nie jest. Znaczy chyba, że tu powiemy, że to jest pasek, metalowy pasek. No to też pasek to nie jest, bo łańcuch to nie wygląda jak... Znaczy, wiadomo, nie? Z wyglądu, z daleka to ten. Co my tu jeszcze mamy, oprócz tego zbiornika? To mamy to. A ja zbiornik kupiłem? Kupiłem i akumulator. Łożysko dociskowe? Kuźwa, żeby to nie było czasami od tego auta. Chyba... Mam nadzieję. Dobra, wchodźmy tutaj. Zamontujemy zbiornik. Dostęp od spodu. Dobra, ale akumulator mamy. Czy tutaj już się naładował nam? Odłącz. Zaraz sprawdzimy. Podłączymy tutaj akumulator. Tak, mamy dwie setki. Tylko teraz, który jest stary, a który nowy. Damy ten. Dobra. Dobra. W górę. Dobra, ale ładny ten zbiorniczek. No i dobra, co tu jest? Wszystko. Zobaczcie, elegancko. Pompa paliwa, wentylator i zbiornik. No to mamy załatwione. Teraz tak. Dawaj go na dół. Weź to zamknij machę. Dawaj go jeszcze na dół. Bo i tak go trzeba będzie malować jeszcze. Dobra, co tutaj pan sobie zażyczył? Napraw lewe lusterko boczne. Lewe lusterko. Aha, no to nie ma. Całkowicie nie ma, dobra. Tutaj nie ma tego lusterka. Dodaj do listy. Ok, dodałem do listy. Teraz tak, co tutaj jeszcze pan sobie zażyczył? Lewe tylne światło. Lewe tylne światło. Dodaj do listy. Jego nie ma, tak całkowicie. Chyba tak? Nie ma, no właśnie. Na szaro jest, dobra. Co jest też, co jeszcze pan sobie zaczytał? I pewnie prawe, no bo prawe tylne światło to też sobie zaraz zapiszemy, dobra. Co tam jeszcze było? Lewy reflektor przedni. Lewy reflektor przedni. Aha, no tutaj też nie ma. Tutaj też prawy też nie ma. Lewy reflektor, prawy tylny reflektor, tylna szyba. Nie ma całkowicie, tak?
A tutaj nie ma. No dobra, dobra. Lecimy, słuchajcie. Pokupujemy. Karoseria poprosimy do tego autka. Tak, lewe lusterko mamy. Teraz to mamy. Do cebuliona. Nic do naprawy nie mamy, bo nie mamy w ogóle tych części, nie? Moglibyśmy, słuchajcie, wziąć ze złomowiska i po prostu tutaj... No ale szukaj, daj teraz spokój, już szukałem. Nie chcę tak. Dobra. No, teraz samochód powoli, powoli. No, znaczy, no nie ten, ale... Dobra, mamy to. Mamy, wymień olej, spójrz stary, dobra, to olej trzeba będzie wziąć tutaj, dolać. Czy my świece żeśmy tu pozakładali? Chyba nie, bo widzę że tutaj, no właśnie. No właśnie, świece. Teraz tak zobaczyłem. Właśnie. Czy coś jeszcze? Akumulator mamy nowy. No, kolektor jakiś tutaj, tu, ale to chyba właśnie nie wiem. Dobra. Chyba by było na tyle. Tu mamy, popaluj kolorem fabrycznym. Okej. Okay. Możemy to tutaj, przypomnieć, wymień płyn chłodniczy do spryskiwaczy. Wymień płyn chłodniczy, dobra, to trzeba będzie to wszystko wziąć. Hamulcowy też. Dobra. Cyk. 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 Dobra. Wszystkie płyny mu tam wymienimy, już nawet nie wiem, nie patrzę, bo tam... No. Pewnie miał zimowy. Tak to. Też wymienimy mu, a co? Darmowy mamy płyny to. Dobra, jeszcze tutaj. To by było tyle, to wymienione, przeprowadź ustawienia światła geometrii, ale weźmiemy jeszcze, pokolorujemy go. Dobra, zamknij go, ale umyjemy go jeszcze najpierw, bo po prostu nie mogę na niego patrzeć, myjnia. Ciekawe, czy kosztuje to coś na zmienię? Tak. Bo zawsze przed malowaniem powinno się umyć takie auto, nie? No. Dobra, teraz gdzie do... Tak, do lakierni. Jaki tu kolor chciałeś? Pomaluj kolorem fabrycznym. Dobra. Nakieruj samochód. Aktualny kolor fabryczny.
Kolor fabryczny. Tak. A, może być. Nie będę tutaj. 1000 ten, dobra. No dobra, no widzicie, no to wszystko to trzeba byłoby ten. No ale jest w każdym razie. Przeprowadź test geometrii kół i świateł, dobra. Test geometrii kół i świateł, diagnostyka. Dobra. Geometria kół. To, teraz tak, AD. Dobra. 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 Kurde, strasznie tutaj było mocno. Dobra. Okej, zrobiona. I świateł. Gdzie to jest te światła? Tutaj. Czekajcie. To tak. Gdzie właśnie jak to było? Jak to się robiło? Aby ustawić światło, przesuń snop światła wyznaczone. Nie, no dobrze, snop, to chyba dobrze jest. O, aha, coś takiego. No, dobra, a teraz drugie. Dobra, wyrównany. Skoro tak. Ale się normalnie. No to jest tu. Niepodobne auto. Dobra, jedziemy. Czekajcie, weźmiemy go sobie. No, czekajcie. To się da go od razu. Zobaczmy, czy się da go zapalić. Dobra, da się go zapalić. Jedziemy. Jedziemy z nim na tor wyścigowy. Minuta 42. No dobra, zobaczmy. No to tak się, prezentuje. No, nim jechaliśmy, może nawet nie raz. Ale jedziemy. W końcu sportowe auto, nie? Troszeczkę w zakręty mógłby lepiej wchodzić. Specjalnego. Jaki czas? Minuta 9. Jemy. Kurde, myślałem, że będzie miał lepszy czas, słuchajcie, wiecie? Uła. No, tutaj mogłem wcześniej przyjechać. No, poniżej 2 minut będzie. No, będzie. Ale zobaczcie, jakie kurde, minuta 59 i 53 tysięczne. Spoko. Wracamy do garażu i oddajemy. Dobra, jesteśmy. Zobaczmy, ile zarobimy na nim. 17 tysięcy. Bardzo ładny pieniądz. Kończmy to zadanie. No,
Gra, nawet tam skrzynka jakaś padła. Słuchajcie, weźmiemy sobie. Dobra, weźmiemy sobie, zobaczmy, czy da się naprawić jakieś jeszcze elementy tutaj. Zobaczymy. Pozbędziemy się zaraz wszystkich rzeczy, których nie da rady. O, możemy. O, możemy wentylator. Dobra, jeszcze raz. Dobra. W sumie jeszcze możemy raz. Przyda się. Dobra, a tutaj jest. Czy tutaj coś możemy? Nie. Ale dobra, czy ten stół się różni od tam. Nie, nie, dobra. Dobra, to możemy jeszcze tylko, wiecie co? Tutaj wziąć się część jakiś pozbyć. Odzyskaj materiały. No właśnie, takie poniżej 55, 60. O, to możesz wszystko. Dobra. No i okej, okay, mamy jakieś tam. Dobra, otworzymy sobie skrzyneczkę. Widzicie, mamy jeszcze jakieś tutaj, kurde, elementy. Setki, dobra, dobra. Skrzyneczki mamy, dwie możemy sobie otworzyć. Oczywiście pierwsza karta i ostatnia. Mapa do stodoły. I 369 expa. I mamy kolejny level. Nice. I jeszcze tam jedna, czyli weźmiemy sobie dom. Mapa do stodoły i 1052 kredyty. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Od razu sobie weźmiemy to. Możemy sprzedać. Ciekawe po ile. Ile? Żeby dodać lokalizację? Nie. A sprzedać po ile? V? Sprzedaj. Ale nie, no. Aha, no nie, nie możemy. Dobra, no tak, no to dodamy do lokalizacji, będziemy mieli więcej tych stodół. Po co nam się tutaj będą to pałętać? Dobra, w każdym razie, mam nadzieję, że to. Znaczy, że ten odcinek się wam spodobał. W następnym odcinku coś musimy w końcu zacząć robić. Mamy kupę kasiury, więc sobie ponaprawiamy i tak, zaczniemy. Tak, kolejny odcinek, słuchajcie, obiecuję. Weźmiemy się w końcu za nasze auto totalnie, je stuningujemy. No ciekawe, ile kasiury za niego dostaniemy. Zobaczymy, zobaczymy, ale to będzie w kolejnym odcinku, także trzymajcie się cieplutko, nie przegapcie kolejnego odcinka. Także, no, trzymajcie się cieplutko, do następnego, cześć!